We Lwowie odbył się ogólnoukraiński zjazd seminarzystów rzymskokatolickich. W tych dniach od 12 do 14 maja odbyło się ogólnoukraińskie spotkanie seminarzystów. W tym roku odbyło się ono w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach koło Lwowa. Program spotkania był bardzo bogaty, ponieważ gospodarze starali się zrobić jak najlepsze wrażenie. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić lwowskie muzea i zabytki miasta, a także spotkać się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim. W ramach tego spotkania odbyła się też wspólna modlitwa na schodach kościoła Matki Bożej Gromnicznej. To bardzo symboliczny moment. W końcu ta świątynia była kościołem seminaryjnym lwowskiego seminarium duchownego. Jednak dzisiaj drzwi tej świątyni są zamknięte dla katolików, a sytuacja wokół kościoła Matki Bożej Gromnicznej nadal nie jest rozwiązana. Ogólnoukraińskie spotkanie seminarzystów rzymskokatolickich zakończyło się w niedzielę 14 maja mszą świętą, której przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki oraz turniejem piłki nożnej o Puchar Metropolity. Zwycięstwo w turnieju odniosła drużyna Seminarium Neokatechumenalnego Redemptoris Mater, które wchodzi w skład Seminarium Duchownego Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej. Przypomnę, że tradycja corocznych spotkań przyszłych kapłanów została zapoczątkowana 10 lat temu i co roku inne seminarium otwiera swoje podwoje dla braci. Dzięki temu klerycy podczas studiów mają okazję zobaczyć, w jakich warunkach mieszkają i studiują ich bracia z innych diecezji w Ukrainie. Seminarzyści bardzo sobie cenią te spotkania, ponieważ według nich są one okazją do poczucia jedności z braćmi, nawiązania kontaktów, nawiązania przyjaźni i zdobycia nowych doświadczeń. O, poszedł grać. No. Zabij, jedno.